Siema, widzę. Godzina 2:22. Lecimy na ryby. Siemanko widzowie, jesteśmy w tym momencie na stawach Borki. To są stawy rybne prowadzone przez bardzo sympatycznego właściciela, pana Marka, którego serdecznie pozdrawiam. Jestem tutaj już, przyjeżdżam tutaj trzeci rok z rzędu tak naprawdę. To są fajne naprawdę stawy, ryby są, połowiłem tu karp i linów i chciałbym wam w tym odcinku przedstawić trochę to łowisko. Ogólnie widzowie, śmieszna akcja, bo tutaj przy brzegu, dosłownie co tam trzciny, zauważyłem, że się rzucają ryby. A chciałem wyrzucać tam hen daleko. Przepraszam za słabą widoczność, ale jest godzina trzecia. Jest naprawdę bardzo ciemno. Postaram wam się cokolwiek nagrać. Sorry za cięcie. O! Mamy tutaj podbierak. Jest i podpórka i na razie co wziąłem bacika na mniejsze płoteczki. Oczywiście od razu wam mówię, że wszystkie dzisiejsze ryby złowione idą z powrotem do wody. Żadnych ryb nie zabieram ze sobą. Dobra, widzę, mamy dwie wędki. Obydwie są fiderki na koszyczki. 20 gram ma koszyczek. Mamy podpórkę. To nie będzie prosta sprawa rozłożyć ją. Jest naprawdę ciemno, nic totalnie nie widać. Więc po prostu widzowie, jak ją rozłożę, to wam pokażę, jak to wygląda. No i proszę. Rozłożone. Teraz jeszcze wędeczki. Zanęta i można łowić. Dobra widzowie, wędki już są. Będziemy robić zanętę. Zanęta jest profes karpiowate. Do tego w pojemniku mamy ukopane robaki, szczypce, to się nie przyda, i kukurycka, dwie paki kukurycki. I z tego będziemy robić zanętę. Robimy zanętę, sypiemy tej zanęty do oporu i mamy ją. Mamy tutaj, o, zawsze mam problem z otwieraniem kukurydzy. Nie otworzę jej. O nie, otworzę, wow. Jak nigdy. O, polewamy sokiem z kukurydzy. Coś nie leci. O, polewamy sokiem z kukurydzy. Bo to jest dobre. Doda nam aromatu naszej zanęcie, wymieszamy trochę. Jeszcze trochę możemy dodać w sumie. Nasza zanęta wtedy będzie mieć ładny aromat. Kukurydzy damy. Przy okazji z wodą z kukurydzy się wymiesza. Sok kukurydziany dokładnie. To się, nie wiem w sumie co to jest. Taka marynata dla kukurydzy. Robimy zanętkę. No super, rozsypałem połowę. No nawet już chyba się powoli w dobra robi. Polonią muszę wymieszać. Trochę mały pojemniczek, wiem. Przydałby się większy. Widzowie, dobra zanęta powstała. Trochę jeszcze kukurydzy damy. Super. Dobra, zejdziemy do wody. Trochę umyjemy łapę. Może jakieś ryby tu? O, mały okonek tu siedzi. Ale fajne. O, jakieś małe ryby tu są. Tuż przy brzegu. Nie wiem, czy widzicie to, czy nie. Tu siedzi mały okonek. Popłynął. Ale fajne. Fajne, fajnie. Bardzo fajnie. Mamy zanętę. A więc tak. Możemy brać wędkę. Tak mi się już wydaje.
Pierwszą zarzucimy tą. Ona będzie szła dalej. Na koszyczek łowimy. Mikado. Dobra. Zobaczmy, czy robak jest, czy nie pozdychał. Jest dużo robaka. Super. Mi to się podoba. Mamy haczyk szóstkę. W tamtym roku naprawdę bardzo dużo na tą szóstkę nałowiłem. To jest taka pierwsza wyprawa na stawy Borki w Radziejowicach. Naprawdę stawy są piękne. To się nazywa Ostoja Ptaków Stawy Borki. No i opowiem wam trochę historii w ogóle. To kiedyś były stawy hodowlane, z tego co się dowiedziałem. Źle zakładam. Stawy hodowlane to były, należące do państwa. I pan, który teraz ma te stawy, pan Marek, wydzierżawił tak jakby te stawy i zrobił tutaj ostoję ptaków, stawy Borki. Tak to się nazywa dokładnie. I tutaj nie dość, że można przyjechać, obserwować ptaki, to jest właśnie zrobione łowisko. I to naprawdę fajne łowisko. Trzeba tylko się tutaj dobrać do tych ryb, bo te ryby niezbyt lubią pelety, ale za to lubią właśnie takie kanapeczki, jak robię. Kukurydza, dżownica i one się w tym delikatesują, można tak powiedzieć? Specjalizują, fanatyzują. To jest ich ulubione pożywienie. Ja i moje problemy z zakładaniem robaków. O, pięknie założone. Zanętę dajemy do koszyka. Upchniemy tej zanęty trochę, żeby było. Żeby nam jakieś fajne karpie podpłynęły, liny. Może amura się w końcu uda złowić. Bo z tego co wiem, to amury też tutaj są. Pyk, włączę sygnalizatorek i musimy wyrzucić tam daleko. A więc wyrzucamy zestaw. Tu są krzaki, trzeba uważać. Dobra, zestaw wyrzucony mamy. Czekamy, jak trochę opadnie sobie. Wyłączę sygnalizator, bo zacznie pikać jako szalały. Super, pyk. Na podpóreczkę. Bombeczkę stawiamy. Drugą wędkę już wam nie będę pokazywał, bo ją identycznie będę robił tak naprawdę, tylko że tutaj wyrzucę ją bardziej na prawo. Dobra widzowie, wędki mam już obydwie zarzucone. Jedna poszła na wprost, druga poszła bardziej pod trzciny tam, o, w tamtą stronę, druga na wprost centralnie. Zobaczymy, czy coś się będzie działo, czy cisza. Jak będzie branie się, widzimy. Widzowie, mamy godzinę 4:05. Jak na razie branie jakieś były i to ładne skubanie było. Na tą wędkę mi tak fajnie szarpnęło coś, ale no niestety nie udało mi się zaciąć. No jak na razie cisza. Miejmy nadzieję, że coś będzie. Coś tam się spławia. Ale cichutko na razie. Na haczyku jest kanapka z czerwonego robaka i kukurydzy. To mi się zawsze tu sprawdzało, ale cisza. Zobaczymy, co będzie dalej. Widzowie, ryby coś nie biorą dzisiaj. No trochę przykre, nie wiem dlaczego. Było parę fajnych brań, ale nie zaciąłem, nie udało mi się tego zaciąć. Wędeczki stoją sobie pięknie. Podbierak czeka na rybę. Ja też czekam na rybę. Podbierak właśnie się obemsknął. Se siodełko zrobiłem z plecaka. Mogę sobie usiąść
i obserwować te wędki. No ale coś mnie niepokoi, co tu się dzieje, dlaczego tak słabiutko. Jak będzie ryba, to się zobaczymy. Mamy branie i jest ryba. Mam nadzieję, że jest. W końcu było branie. Jak nie będzie, to ja się chyba załamię. W końcu było branie lepsze. No chyba coś jest. Chyba. Mam taką nadzieję. Nie gadajcie, że to glony. Nie ma ryby. Chociaż ptaszki są. Chyba, że jest jakaś ryba. Nie, jest ryba. Jest ryba. Wow, i to jakiś karasek chyba. Nie, linek. Jest, mamy pierwszą rybę. Kurde, widzowie. Wow, chodź tu, chodź. Chodź. O, chłop się cały zaplątał tutaj w... O. Jest ryba, pierwsza ryba, widzowie. Nie wiem, jak ją widać, mam nadzieję, że dobrze. Mamy pierwszą rybkę. Kurczaczki, nie wziąłem maty. Musimy sobie jakoś poradzić. Pyk. Spróbuję go tutaj odczepić. W podbieraku. Wow, chłopaku. Stop. Gdzie ty się zaczepiłeś? O, tu mamy trochę trawy. Stój. Jaki on jest skoczny. Chłopaczek. Gdzie ty się zaczepiłeś, kolego? Tutaj. O, patrzcie. Jaki ładny linek. Piękny. I ogonek ma ładny. Płyń. I popłynął chłopiec. Ze 40 cm miał. 50 może. Strasznie, kurczaczki. Maty zapomniałem. Tak to bym go na matę wrzucił. Super, mamy rybę w końcu. Dobra, zarzucam zestaw, czekamy na kolejną. Ludzie, branie jest. Coś siedzi. Coś małego. Jak mi się wydaje, ale branie było konkretne. Coś jest, widzowie. Coś mamy, nie wiem, czy to dobrze wszystko tu widać. Bo na szybko GoPro zakładałem na głowę. Malutkie coś chyba. Co tu mamy? Co to jest? Płoteczka, haha. Nie no. Płoteczki to ja się nie spodziewałem na to. Haczyk szóstka. Kurde. Głęboko się jej wcięło. Ale nie no, ładna płotka. Widzowie. To naprawdę ładna. Gdzieś tu miałem taki fajny odhaczacz. O, ten dokładnie. Żółty. O, płoteczko, śliska jesteś. Nie no, takie płotki to ja się, że mnie spodziewał totalnie. To się jakoś tutaj wsadzało. Tak. O, pyk. Super. No. A więc największa ryba dzisiejszego połowu. Wielka, piękna. Niech płynie maluch.
popłynęła sobie. Ale brała jak kurde jakiś karp, lin, nie wiem. Ładne branie, naprawdę. Super. Kolejna ryba do kolekcji. Nice. Widzowie, naprawdę ładne branie tu było. Uderzało, uderzało. Ale cisza coś. O, 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 jest branie. Po żyłce widać. Jak pociągnie, to zacinam. Ruszę, ruszę. Ruszę się, ruszę. Niech tylko pociągnie. Jest. Siedzi ryba. A może i nie siedzi? Nie siedzi, kurde. Już taką nadzieję miałem. Shit. Tu na robaczek. Robaczek tu był założony. Robaczka nie ma. Kurczaczki. Dobra, na razie wędkę tu położymy, bo jedna jest tu właśnie robiona. Widzowie, wyciągnąłem bata. Może na bata się nam uda coś złowić. Tutaj podnęciłem przed chwilą. Spróbujemy. Trochę za duży grunt, żem ustawił. To nie jest tak głęboko, jak mi się wydawało. Chodź, 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 spławiczku. Dobra, mamy spławik. Zmniejszymy grunt. Gdzieś z taki. I zarzucimy. Może po tym zanęceniu moim się nam coś złowić uda. Fajnie by było. Buju, buju i ziup. Na razie na wędkach cisza, nic się nie dzieje. Fajnie, ładnie, bardzo. Mi się bardzo tu podoba. Borki mają swój urok. Te tataraki. To w ogóle stawy borki to kiedyś były stawy hodowlane. Nie wiem, czy mówiłem. I tutaj naprawdę fajne ryby są. To miejsce, w którym jestem, to jest jeden z głównych stawów, bo te stawy są trzy. No i to jest jeden z głównych. I tutaj to, co tutaj jest odsłonięte, to jest... To nawet nie wiem, czy to nie jest 1/4 tego zbiornika, bo reszta jest zarośnięte tymi tatarakami. Bo to długo było dzikie. No i zarosło po prostu. Coś chyba na spławiczek nie chce brać. Ta płoteczka na tego fiderka ładna była. Czekamy, może ten spławik coś się stanie. Jakieś przebudzenie mocy. No niby podnęciłem, to coś przyjść powinno teoretycznie. Na fiderze cicho. Na bacie cicho. Mogłem spinning wziąć, bo tu non-stop się rzucają szczupaczki. Ta, o, tam było widać. Nie wiem, czy widzieliście. Co to było? Coś, żem zaczepił chyba. Teraz tu bardziej rzucimy. No przydałoby się złowić coś. Szczupaki to jeden za drugim się rzucają. Tak na dobrą sprawę, widzowie. Jak ten spławik. Cisza. Dobra, widzowie. Jak coś złowię, to się zobaczymy. Widzowie, widzowie. Mam rybę. Nie nagrałem momentu zacięcia, bo dosłownie zdążyłem przerzucić wędkę. I idzie kolejna ryba. Nie jest jakiś monstrum.
Ale jest. Znowu w krzaki weszło. Z tego co widzę. Zdążyłem wędkę widzowie przerzucić i od razu patrzę, że branie mam. W totalnym szoku byłem. Na drugą branie mam. Chyba nie ma ryby, wiecie? Nie ma ryby. Ale na drugą branie. Ja pierdzielę. I tu jest ryba. Widzowie. Tu mamy ryby, ale znów małą jakąś. Naprawdę nieduża, pewnie znów płoteczka. Płotka. Znowu, wow, ta jest ładniejsza mi się wydaje. Albo znowu podobna. No widzowie. Jest kolejna ryba, tym razem ładnie bardzo zahaczona, bo poprzednia tak średnio była. To się wyhaczy już bez wyhaczaczy. Super. O. Widzowie, widzowie, branie kolejne. Znowu ładne branie było, fajnie pociągnęło. Tak szturchało bardziej, ale znów cichutko. W ogóle teraz wyszło słoneczko. O, znów branie. Leciutko, leciutko puka. Puknie mocniej, to pociągniemy. Spróbujemy go ładnie jakoś zaczepić. Zaciąć. A jak bacik? Bacik leży. Tam też się przy baciku nic nie dzieje. No i przy wędce też. Dziwne. W ogóle wiążę wędkę. Haczyk czwórkę założę. Spróbujemy coś na czwórkę złożyć. Większe coś założymy. I wyrzucimy może tam gdzieś na środek. Warto próbować, no zobaczymy. O, znów półka, leciutko. Jakiś linek, płotka. Puknij jeszcze raz. To ja. W razie co jakby coś bardziej pociągnęło, to hamulec jest. Coś mi płynie do spławika. Kurde, za dużo wędek. No nie. Patrzcie widzowie w ogóle jaka tutaj prowadzi klimatyczna dróżka. Coś pięknego po prostu. Słoneczko ładnie wyszło. Stawy borgi są prześliczne. Tak wam powiem. Dróżka jest naprawdę cudowna. A moje stanowisko jest tutaj po lewo. Wędki se stoją. Nic nie bierze. Rowerek leży. Czekamy. Tutaj w ogóle od czasu do czasu na tafli wody wyłaniają się takie ciemne plamy, nie? Tak się przyjrzałem i to ryby się wyłaniają takie fajne. Nie chcą brać. Jakby wzięły. To by fajnie było. Zobaczmy jak bacik. Glon. Wow, 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 wow. To było niebezpieczne. No naprawdę. O, tam ryba jest, widać. Nie pokażę wam tego niestety. O. Ja tu sobie w ogóle, patrzcie widzowie, sobie mogę tu zarzucić, pyk, o, tutaj, i sobie podpórkę zrobiłem. Trochę zanurzony w wodzie jest bat. O, i jest zarzucone elegancko. Pogoda jest cudowna. Ogólnie ja polecam takie wędkowanie do wychillowania się. Jest naprawdę, jak widać, ślicznie, pięknie.
piękne. Widzowie, widzowie moi kochani, jest branie. Było branie na wędkę, która ma haczyk czwórkę, czyli duży. No i nie ma już brania. A tak pociągnęło ze dwa razy. Może jeszcze pociągnie i go zatnę. Czekamy, zobaczymy. Ale chyba się coś nie zapowiada na to. Niestety. Widzowie, nieciekawa sytuacja się stała. Zerwałem żyłkę, a nie wziąłem zapasowego haczyka, tego, koszyka. Lipa. Widać tam takie fajne bąble są. Nie wiem, czy to w kamerze będzie widać. Bąble, a pod bąblami takie plamy siedzą. I to siedzą ryby. Trochę przypał z tym koszykiem. I to duży przypał. Dobra, widzowie, słuchajcie. Przerobiłem tą wędkę, tego fiderka, na spławik. O, postawiłem go tutaj. Tam pływa spławiczek sobie, taki zielonkawy. I kaczki se płyną. No bo stwierdziłem, że no co, wędka nie będzie bezczynnie siedzieć. Zarzucę spławik, może coś na spławik weźmie. A jak na razie coś tam się poruszało, ale cisza jest. Tutaj na razie też cisza na tą wędkę. W ogóle nie powiedziałem wam, co to jest za sprzęt. To jest wędka Mikado Silver Eagle Heavy Feeder 360. I tu jest długość 3600. Sections 3 plus 3. CW, czyli ciężar wyrzutu, do 120 gram. A ta wędka, która robi za rolę spławika, to jest dokładnie Mikado Ultraviolet UV Range High Kevlar Reinforced MX9. Skomplikowana nazwa. I ona ma lżejszy wyrzut do 90 gram, 3 sekcje. No, fajna wędka, taka sama długość. Kołowrotki to ja nawet nie wiem, co to są za kołowrotki, ale fajne są. Cormax tam pisze. Super. Nie wiem, co to znaczy, ale Cormax. Ten też fajny. Ryb nie ma. Ale kaczki przypłynęły za to. Jedna tu jest, druga w trzcinę. A ryby cichutko. Nic, a nic się nie dzieje. Więcej tam w trzcinach siedzi. Tak widać fajne takie cienie tam na wodzie, ale coś brać nie chcą ani na spławik, ani na fiderka. Lipa. Widzowie, jest branie na wędeczce. Było. Tak fajnie pukało. Jest godzina po siódmej już. Ósma dochodzi. Na spławiku cisza. Tutaj coś się dzieje od czasu do czasu. Tam kaczki fajnie tak w krzakach pykają sobie. Chyba w obraniu, wiecie. Lipa. A nie, jednak coś się dzieje. Dzieje się, dzieje się. Dobra, zobaczymy, czy coś będzie. O, kaczka przypłynęła. Cześć, kaczka. Ciepło się już zaczęło robić. No, kaczka przychodzi do nas. Jakie fajne stworzenie. Wow, jak tam się szczupaczek ładnie rzucił. Może następna wyprawa spinningowa na borki? Bo z tego co wiem, to tutaj fajne sandacze są. Widzę, jak żyłka tak góra-dół się podnosi. Znaczy, że ją lekko coś napina tam. Ale szczytówki tutaj nic nie widać. Mamy branie. Tak fajnie bombka podskakuje. Widzicie?
Zaraz to zatniemy, tylko niech trochę bardziej podskoczy. Nie wiem, czy siedzi. Może siedzi, może nie siedzi. Raczej nie. Tylko zielsko niestety. Szkoda. Tylko zielsko. Trzy kukurydzy założyłem i trzy kukurydzy są. Prawdopodobnie coś go szarpało. A więc widzowie, zapraszam was bardzo serdecznie. Ostoja ptaków sta Wyborki. Zapraszam, naprawdę polecam łowisko. Bardzo fajna atmosfera, bardzo tu jest pięknie. Są trzy stawy. Właściciel, pan Marek, zarybia je. Naprawdę dba o te stawy. Więc dzięki bardzo widzowie za oglądanie. Poniżej w opisie daję wam linka do fanpage'a stawów Borki. Tam zobaczycie, jakie tu są wielkie potwory ryby. No a ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Siema.